Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zakończyć temat lenistwa i chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad takim bardzo praktycznym tematem, mianowicie co robić, żeby właśnie leń nas puścił. Tak się trochę to mówi na Śląsku Cieszyńskim, skąd moja żona pochodzi. Leniu, leniu, puść mnie, bo inaczej zginiemy obaj. I myślę sobie, że no w jakimś sensie właśnie jest to pytanie bardzo praktyczne, mianowicie co zrobić, żeby nie zginąć. Nie zginąć, mając problem z lenistwem. I myślę sobie, patrząc na te wszystkie fragmenty, o których żeśmy zastanawiali się przez ten ostatni tydzień, takie dwie myśli. No pierwsza myśl to jest po prostu używanie wyobraźni, aby przewidzieć skutek naszych działań. Innymi słowy, nie pozwalanie sobie na to, żeby te maleńkie kroczki czynić, czy te maleńkie zaniedbania czynić. I tu mamy zarówno obraz mrówki w Księdze Przypowieści, która sama potrafi pewne rzeczy robić i sama potrafi się motywować i jest dla nas przykładem, żeby samemu właśnie sobie nie odpuszczać, ale żeby samemu iść do przodu i robić to, co należy. Czy te właśnie procesy, o których mówiłem, tego zaniedbanego jakiegoś gospodarstwa, gdzie ktoś systematycznie zakładał ręce, aby odpocząć i zaskoczył go niedostatek jak mąż zbrojny. Innymi słowy, używanie wyobraźni, która nam podpowiada zagrożenie, zagrożenie, które właśnie wiąże się z tym, że sobie systematycznie odpuszczamy. I myślę sobie, że no, to jest ta podpowiedź biblijna. Pomyśl nad tymi skutkami. Nie pozwól sobie na to, by założyć ręce, aby odpocząć. Nie pozwól sobie na to, żeby te 10 minut później wstać, bo jak się to wszystko skumuluje, to po prostu będziesz w bardzo opłakanym stanie. A więc wyobraźnia, pierwsza rzecz. A druga rzecz, to ja bym powiedział, no po prostu ruszenie się. Ruszenie się, wiem, że może dla kogoś to się wydaje taka, no, niepraktyczna rzecz, ale myślę, że ona jest bardzo praktyczna. Czasami po prostu trzeba, no tak jak widzę z dziećmi, no czasami po prostu trzeba huknąć na nie, bo to nie jest kwestia racjonalnych jakichś powodów, to nie jest tak, że tutaj musimy apelować do intelektu. Nie, nie. Czasami po prostu musimy apelować do woli i apelowanie do woli niestety czasami jest bardzo proste i po prostu jest związane z tym, że ktoś musi usłyszeć bardzo wprost, może czasami aż dosadnie, żeby usłyszeć naprawdę. Dopiero wtedy, kiedy usłyszy naprawdę, kiedy się przestraszy, kiedy może poczuje nad sobą niestety pewną zewnętrzną konieczność, to dopiero wtedy zacznie to robić. I czasami nam to jest po prostu potrzebne, powiedzmy sobie też wprost. Czasami to może być osoba, która nas doprowadzi do porządku, czasami ktoś, kto na nas huknie, komu damy takie prawo, żeby na nas huknąć, żeby nas rozliczyć. No czasami to może być też właśnie jakiś szef, czy ktoś inny, kto nas po prostu kontroluje, powiedzmy sobie uczciwie, możemy ich nie lubić, ale tak naprawdę, jeśli mamy problem z lenistwem, to mogą być dla nas błogosławieństwem. A więc po pierwsze wyobraźnia, która nas motywuje zewnętrznie, a po drugie po prostu, czasami wbrew sobie, trzeba się zaprzeć samego siebie i po prostu zrobić to, co należy zrobić. I po prostu wstać, i po prostu jeszcze godzinę popracować, i po prostu nie zrobić sobie przerwy, i po prostu dokończyć to, co powinniśmy dokończyć, chociaż to już w zasadzie jest pora na to, by można było robić coś innego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Życzę nam, żebyśmy właśnie nie tylko zaczynali, ale również kończyli, tą rękę z misy doprowadzali do ust, żeby się nakarmić, żeby się nasycić, kończyć to, co zaczynamy, motywować się właśnie końcem, a nie początkiem, nawet sobie jakąś nagrodę dać, ale właśnie za koniec, a nie za początek, i przezwyciężać te być może złe nawyki, które mamy, uczyć się nowych, prosić ludzi nam życzliwych o to, żeby nam podpowiadali, żeby nas trochę może też motywowali, żeby nazywali pewne momenty w naszym życiu,
ale też żeby nazywali te momenty negatywne, kiedy no, trzeba jeszcze ciągle coś zrobić, żeby nam powiedzieli, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby się nagrodzić i żebyśmy właśnie byli ludźmi, którzy potrafią kończyć. Potrafią zaczynać, potrafią kończyć, potrafią trwać po drodze, potrafią się cieszyć z tych swoich osiągnięć, ale właśnie potrafią też sobie wyznaczać nowe cele, cele, które sprawiają, że idziemy dalej. Że idziemy dalej i że osiągamy nowe rzeczy z Bogiem i dla Boga. I tego nam wszystkim życzę. Panie Boże, daj nam właśnie przezwyciężać te nasze złe przyzwyczajenia. Daj nam być ludźmi pracowitymi i właśnie w tym się uwielbiaj. Z Bogiem i do zobaczenia.